Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki arcybiskupa Fultona Shina, Komunizm i sumienie zachodu. Życie w tym świecie tak bardzo przyzwyczaiło nas do oceniania zdarzeń rozgrywających się w czasie na podstawie zdarzeń podobnych. Że tracimy z oczu inne, ważniejsze kryterium oceny, a mianowicie wieczność, która wdziera się do historii, unieważniając mało istotne, trywialne kryteria czasu i przestrzeni. Ponieważ trudno się spodziewać, aby osoby, które znają tylko dwuwymiarowy wszechświat prawej i lewej strony, wiedziały o objawieniach niebiańskiej rzeczywistości. Warto przypomnieć, że najważniejsze dwa z nich miały miejsce w chwilach, kiedy świat najbardziej ich potrzebował, a jednocześnie najmniej się ich spodziewał. Do jednego z nich doszło w roku narodzin idei, które powołały do życia zdechrystianizowaną rzeczywistość, a drugie miało miejsce w roku, w którym te idee zostały wcielone w czyn. Jeżeli mielibyśmy wskazać konkretną datę, którą można by uznać za początek współczesnego świata, termin współczesny został tu użyty dla odróżnienia od świata chrześcijańskiego, byłby to prawdopodobnie rok 1858. Wtedy właśnie John Stuart Mill napisał esej o wolności, w którym wolność została utożsamiona z samowolą. I brakiem odpowiedzialności społecznej. W tym samym roku Darwin ukończył dzieło O Pochodzeniu Gatunków, w którym usunął z pola widzenia człowieka cel, jakim jest wieczność, i zmusił ludzką istotę do skupienia uwagi na jej zwierzęcej przeszłości. W roku 1858 Karol Marx napisał wstęp do Krytyki Ekonomii Politycznej. W którym umieścił ekonomię na zaszczytnym miejscu, uznając ją za podstawę życia i kultury. Idee stworzone przez tych ludzi dominowały w świecie przez prawie 100 lat. Mam tu na myśli poglądy, że człowiek nie pochodzi od Boga, lecz od zwierzęcia, że ludzka wolność jest tożsama z samowolą oraz unikaniem autorytetów i prawa, a człowiek jest istotą pozbawioną ducha. I stanowi integralną część materii wszechświata, religia jest więc mu niepotrzebna. 11 lutego tego samego ważnego roku 1858 u stóp Pirenejów we Francji w malejkiej wiosce Lourdes Matka Boża po raz pierwszy z 18 razy ukazała się młodej wiejskiej dziewczynie, która nosiła nazwisko Subirus. Dziewczyna ta znana jest jako święta Bernadetta. Cztery lata po ustanowieniu przez Kościół dogmatu o niepokalanym poczęciu, niebiosa otwarły się i pani, tak piękna, że według słów Bernadety nie mogła pochodzić z ziemi, powiedziała do dziewczyny: Ja jestem niepokalane poczęcie. Dokładnie w chwili, kiedy świat negował istnienie grzechu pierworodnego, tym samym bezwiednie uznając, że każdy człowiek, Został niepokalanie poczęty, Najświętsza Maryja Panna oznajmia, że ten przywilej należy się wyłącznie jej. Ja jestem niepokalany poczęcie. Nie powiedziała, zostałam niepokalanie poczęta. Do pewnego stopnia w analogiczny sposób Bóg objawił swoją tożsamość na górze Synej, kiedy powiedział, Jestem, który jestem. Podobnie jak. Istnienie jest samą naturą Boga. Tak też na zasadzie analogii, samą naturą Najświętszej Panny jest niepokalane poczęcie. Skoro ona i tylko ona została niepokalanie poczęta, wszyscy pozostali ludzie narodzili się w stanie grzechu pierworodnego. Jeśli natomiast grzech pierworodny nie istnieje, wszyscy zostali poczęci w sposób niepokalany. Upomnienie się o wyłączne prawo do tego przywileju oznaczało sprzeciw wobec idei, które w tamtym czasie były rozpowszechniane w zdechrystianizowanym świecie. Niebo wyraża sprzeciw wobec twierdzeń, że człowiek należy wyłącznie do ziemskiej rzeczywistości, a Najświętsza Matka wzywa ludzi, aby, pielgrzymując do jej sanktuarium, dawali świadectwo ducha. W odpowiedzi na koncepcje sprowadzające człowieka wyłącznie do wymiaru zwierzęcego, a zwierzę tylko do świata przyrody, piękna pani wzywa ludzi, aby wznieśli się ponad wymiar zwierzęcy i dążyli do realizacji swojego najwyższego powołania w jej boskim Synu. W odpowiedzi na degenerowanie wolności przez utożsamianie jej z samowolą, wieczność ponownie potwierdza, że wyłącznie Boża prawda czyni ludzi wolnymi w pełnej chwale wolności dzieci Bożych. W odpowiedzi na twierdzenie, że religia jest opium dla ludu, ona przychodzi, aby odsłonić zakryte przez opium kłamstwa przesłanie, że człowiek ma możliwość stać się pełnym chwały dziedzicem Królestwa Niebieskiego. Świat jednak nie zwraca uwagi na niebiańskie przypomnienia. O istnieniu duchowej rzeczywistości. Pogańskie idee roku 1858, głoszące, że człowiek jest zwierzęciem, wolność niezależnością od prawa, a religia wrogiem człowieczeństwa, wkrótce wydostały się z kart podręczników i z sal wykładowych, aby ostatecznie przybrać postać okrucieństw pierwszej wojny światowej z lat 1914–1918. Świeckie słowo stało się ciałem, przybierając postać ogólnoświatowego konfliktu. Jeśli mielibyśmy skupić uwagę tylko na jednym roku z czasu tej wojny. Najistotniejszy wydaje się rok 1917 ze względu na wydarzenia w trzech różnych miejscach na świecie. 13 maja tego roku Benedykt XV nałożył ręce na głowę Eugenia Pacelego wyświęcając go na następcę apostołów. Kiedy w południe dzwony w Rzymie zapraszały na modlitwę anioł pański, kościół katolicki otrzymał nowego biskupa, który przez niezbadane wyroki opatrzności miał pewnego dnia zasiąść na tronie Piotrowym i kierować kościołem powszechnym jako papież Pius XII. W Rosji 13 maja 1917 roku Maria Aleksandrowna nauczała katechizmu w jednym z moskiewskich kościołów. W ławkach siedziało 200 dzieci. W pewnej chwili przy drzwiach wejściowych dał się słyszeć hałas. Do środka wtargnęli ludzie na koniach, przejechali główną nawą wielkiego kościoła, przeskoczyli nad balaską, zniszczyli ołtarz, a następnie przejechali bocznymi nawami, rozbijając figury. Na koniec stratowali dzieci, zabijając kilkoro z nich. Maria Aleksandrowna z krzykiem wybiegła z kościoła. Był to pierwszy ze sporadycznych wybuchów przemocy, które zapowiadały nadejście rewolucji komunistycznej. Maria poszła do pewnego rewolucjonisty, który później miał stać się sławny, i wykrzyczała mu w twarz. Przed chwilą. Stało się coś strasznego. Uczyłam katechizmu w kościele, kiedy do środka wjechali ludzie na koniach, zniszczyli kościół, stratowali dzieci, a kilkoro z nich zabili. Lenin, który był tym rewolucjonistą, odpowiedział: Wiem, sam ich tam posłałem. 13 maja 1917 roku w parafii Fatima w Portugalii, troje dzieci. Hacynta, Franciszek i łucja, pasło owce, kiedy dzwony zwierzy parafialnego kościoła zadzwoniły na anioł pański. Mali pasuszkowie uklęknęli i, jak to mieli w zwyczaju, odmówili razem różaniec. Kiedy skończyli, postanowili wybudować mały domek, w którym mogliby się chronić w burzowe dni. Małym architektom przeszkodził jednak oślepiający błysk. Z niepokojem spojrzeli w niebo. Nawet jedna chmurka nie przesłaniała blasku południowego słońca. Przestraszone dzieci rzuciły się do ucieczki, ale zaledwie dwa kroki przed nimi wśród liści wiecznie zielonego dębu ujrzały piękną panią, od której bił blask jaśniejszy niż słońce. Wykonując gest macierzyńskiej dobroci, piękna pani powiedziała: Nie bójcie się, nie zrobię Wam nic złego. Była bardzo piękna. Wyglądała na piętnaście, osiemnaście lat. Jej biała jak śnieg suknia pod szyją była zawiązana złotym sznurkiem i sięgała jej do stóp, które były ledwo widoczne i odnosiło się wrażenie, że niemal nie dotykają gałęzi drzewa. Głowę i ramiona okrywał biały płaszcz ze złotym rąbkiem, który podobnie jak suknia opadał aż do jej stóp. Dłonie miała złożone, jak do modlitwy, na wysokości piersi. Na prawej ręce miała zawieszony różaniec z lśniących pereł ze srebrnym krzyżem. Jej niewypowiedzianie piękną twarz spowijał blask jasny jak słońce. Ale malował się na niej wyraz lekkiego smutku. Pierwsza odezwała się Łucja. Skąd pani jest? Jestem z nieba, odpowiedziała piękna pani. Z nieba, a dlaczego pani tu przyszła? Zapytała Łucja. Przyszłam was prosić, abyście przychodzili tu przez sześć kolejnych miesięcy trzynastego dnia o tej samej godzinie. Potem powiem wam, kim jestem i czego chcę. W tym samym czasie, gdy na wschodnim krańcu Europy Antychryst przypuścił atak wymierzony przeciwko samej idei Boga oraz społeczeństwa, doprowadzając do jednego z najstraszniejszych rozlewów krwi w dziejach ludzkości, na zachodnim krańcu starego kontynentu w pełni chwały ukazał się odwieczny wróg piekielnego węża. Spośród sześciu objawień Matki Bożej najważniejsze było to z 13 lipca. 1917 roku. Trzeba pamiętać, że wojna trwała już od trzech lat. Nawiązując do tego faktu, Maryja powiedziała: Ta wojna zbliża się ku końcowi. Jeżeli ludzie zrobią to, o czym Wam powiedziałam, wiele dusz dostąpi zbawienia i odnajdzie pokój. Ale, dodała, jeżeli ludzie nadal będą obrażać Boga, nie minie dużo czasu. A właściwie już podczas następnego pontyfikatu rozpocznie się kolejna, jeszcze straszniejsza wojna. I rzeczywiście, w okresie pontyfikatu Piusa XI rozgrywała się straszna wojna domowa w Hiszpanii, która była preludium do II wojny światowej. W czasie tej wojny czerwoni w swej nienawiści w okrutny sposób zamordowali trzynastu prałatów. 14 tysięcy księży i zakonników, oraz zniszczyli 22 tysiące kościołów i kaplic. Następnie Matka Boża powiedziała, jaki znak będzie zapowiadał wybuch II wojny światowej. Kiedy zobaczycie nieznane światło jaśniające w nocy, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne Jego zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. W późniejszym czasie pytano łucję, kiedy ten znak się pojawił. Odpowiadała, że chodziło o nadzwyczajną zorzę polarną, która oświetliła znaczną część Europy w noc z 25 na 26 stycznia 1938 roku. Odnosząc się do zapowiadanej wojny łucja mówiła, będzie straszna, straszna, kary Boże, zawsze są warunkowe i można je odwrócić dzięki pokucie. Trzeba zwrócić uwagę, że Matka Boża powiedziała, iż drugiej wojny światowej można uniknąć. Dodała bowiem, aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu. I o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosjana wróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania kościoła. Dobrzy ludzie będą męczeni, a ojciec święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. W tym momencie Kościół uznał za stosowne nie upubliczniać części fatimskiego przesłania. Nie wiemy, jaka jest jego treść. Najwyraźniej nie są to dobre wieści i najprawdopodobniej również odnoszą się do naszych czasów. Niemniej jednak przesłanie kończy się słowami nadziei i radości. Na koniec jednak moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec święty poświęci mi Rosję. Która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. Ostatnie objawienie miało miejsce 13 października 1917 roku. Matka Boża zapowiedziała wcześniej, że w tym dniu dokona się cud, żeby wszyscy obecni mogli uwierzyć w jej objawienia. Wieczorem 12 października drogi do Fatimy zapełniły się powozami, rowerami i piechurami. Piergrzymującymi na miejsce objawień w południe 13 października w okolicy Fatimy zebrał się 60-tysięczny tłum świadków, wśród których było wielu ludzi niewierzących i szyderców. Nie zależy nam na udowadnianiu autentyczności zjawiska, które miało miejsce w Fatimie. Ci, którzy wierzą w królestwo ducha i w Matkę Bożą, nie potrzebują dowodów, a ci, którzy odrzucają Ducha i tak by tych dowodów nie przyjęli. Powinniśmy natomiast zastanowić się, jakie znaczenie należy przypisywać tańcowi słońca, który wielu ludzi widziało w dniu 17 października 1917 roku. Niczego nie możemy powiedzieć na pewno, ponieważ jednak ogólne wrażenie było przerażające. Możemy pokusić się o pewne spekulacje. Czy mogła to być zapowiedź dnia, w którym ludzie ukradną część energii atomowej ze Słońca i użyją jej nie do oświetlenia świata, ale do zrzucenia bomby z nieba na bezbronną ludność? W czasach, kiedy klęska głodu dotykała Ziemię, kiedy wojny niszczyły gromadzone przez stulecia dziedzictwo ludzkości, kiedy człowiek był człowiekowi wilkiem, kiedy wielkie obozy koncentracyjne, niczym moloch, pochłaniały miliony ludzkich istnień, Ludzie zawsze mogli spoglądać ku niebu z nadzieją. Chociaż bowiem ziemia była okrutna, przynajmniej niebiosa pozostawały dla nas łaskawe. Czy to objawienie jest zapowiedzią, że na pewien czas niebiosa również zwrócą się przeciwko ludziom, a ogień z nieba zostanie skierowany przeciwko bezbronnym dzieciom bożym? Nie wiemy, czy była to zapowiedź bomby atomowej. Jednak jedno jest pewne: nie oznaczało ono końca nadziei. Między ciemnymi chmurami wciąż bowiem widoczna jest wizja pięknej pani w niebiosach, która ma księżyc pod stopami, wieniec z gwiazd nad głową i jest obleczona w słońce. Niebiosa nie są nastawione przeciwko nam i nie dokonują zniszczenia, dopóki ona jest królową nieba. Być może jednak warto się zastanowić, dlaczego Wszechmogący Bóg w swojej opatrzności uznał za stosowne dać nam w tym czasie objawienie swojej Najświętszej Matki, aby ponownie zwrócić nas ku modlitwie i pokucie. Natychmiast przychodzi na myśl jedno wyjaśnienie. Ponieważ świat stracił Chrystusa, możliwe, że odzyska go za pośrednictwem Maryi. Gdy nasz Najświętszy Pan miał dwanaście lat, zagubił się. Wtedy odnalazła go jego matka. Teraz, kiedy znowu straciliśmy go z oczu, być może właśnie dzięki Maryi świat odzyska swojego Boga i Zbawiciela. Inne wyjaśnienie może być takie, że Boża opatrzność kobiecie dała moc pokonania zła. W tym strasznym dniu, gdy zło po raz pierwszy pojawiło się na świecie, Bóg tak przemówił do węża w ogrodzie Eden. Prowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej, ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w pięte. Księga Rodzaju 3,15. Innymi słowy, zło będzie miało potomstwo. Ale dobro też doczeka się potomstwa. To dzięki potędze kobiety zło zostanie pokonane. Obecnie żyjemy w godzinie zła. Chociaż bowiem do dobra należy dzień, zło ma swoją godzinę. Nasz pan Jezus Chrystus zapowiedział to w chwili, gdy Judasz przyszedł do ogrodu oliwnego. To jest wasza godzina i panowanie ciemności. Ewangelia Łukasza 22,53. W tej godzinie zło może tylko zgasić światła nad światem, ale może to zrobić. Skoro zatem żyjemy w godzinie zła, jak inaczej mamy przezwyciężyć ducha szatana, jeśli nie mocą kobiety, której wszechmocny Bóg dał nakaz zmiażdżenia głowy węża. Nie słyszy się już kłamstw, że Kościół katolicki oddaje cześć Maryi, albo że stawia ją na równi z Bogiem, lub że wręcz Maryja zajmuje jego miejsce. Ludzie Zaczynają uznawać przekazywaną przez chrześcijańską tradycję prawdę, że tak jak przez Ewę grzech pojawił się na świecie, tak przez nową Ewę, czyli przez Maryję, na świat przyjdzie odkupienie za grzechy. Objawienia fatimskie są dla nas przypomnieniem, że żyjemy we wszechświecie moralnym, w którym zło pokonuje samo siebie, a dobro samo podtrzymuje swoje istnienie. Są przypomnieniem, że zasadnicze problemy tego świata nie dotyczą polityki czy ekonomii, lecz ludzkich serc i dusz, a odnowa duchowa jest warunkiem polepszenia sytuacji społecznej. Rosja radziecka nie jest jedynym zagrożeniem dla Zachodu. Za większe zagrożenie uznać należy proces niszczenia duchowości w świecie zachodnim, któremu Rosja nadała polityczną formę i społeczną substancję. Według słów Matki Bożej Fatimskiej II wojna światowa wybuchła, ponieważ nie było poprawy ludzkich serc i dusz. Zachodni świat jest zgorszony sowieckim systemem, ale dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że dostrzega w nim swój własny indywidualny ateizm zastosowany w społeczeństwie na niemal kosmiczną skalę. Problemem nie jest ani indywidualizm, ani kolektywizm, ponieważ żadna z tych koncepcji nie ma fundamentalnego znaczenia. Nie chodzi też o różnicę między wolnością gospodarczą a socjalizmem. Żadne z tych zagadnień nie jest aż tak istotne. Liczy się natomiast walka o ludzką duszę. Można również powiedzieć, że centralnym punktem i źródłem kryzysu jest wolność w duchowym znaczeniu tego słowa. Wojna nie doprowadzi do uspokojenia nastrojów w świecie, a jedynie do rozluźnienia więzów między ludźmi. Bomba atomowa jest tylko wymownym symbolem tego procesu. Ponieważ zło nie przychodzi wyłącznie z zewnątrz, wojna go nie wyeliminuje. Wojna światowa zawsze jest tylko konkretną formą, jaką przybiera zło obecne w życiu konkretnych ludzi. Wojna w skali mikrokosmicznej jest odbiciem mikrokosmicznej wojny toczonej w sercu każdego człowieka. Chrześcijanie wiedzą o tym lepiej niż ktokolwiek inny, dlatego to właśnie na nich w znacznej mierze spoczywa odpowiedzialność za stan świata. Świat jest taki, jaki jest, ponieważ każdy z nas jest taki, jaki jest. Powinnością chrześcijan jest dostrzeżenie, że dwa światowe konflikty, które rozegrały się zaledwie w przeciągu 21 lat, są Bożym sądem nad naszym sposobem życia. Dopóki chrześcijanie będą uważać, że mogą wybrać tylko jeden z dwóch kierunków, a mianowicie prawo lub lewo, nie będą wywierać żadnego wpływu na rzeczywistość, przyczynią się jedynie do pogorszenia stanu świata. Nie dostrzegając, że życie nie toczy się wyłącznie na płaszczyźnie poziomej, lecz rozgrywa się również na płaszczyźnie pionowej, która prowadzi do Boga i na której znajdują się dwa ważniejsze kierunki, a mianowicie do wewnątrz i w górę. Wynajdując kozły ofiarne, niezależnie od tego, czy będą nimi partie polityczne czy komunizm, nie uciekniemy od obowiązku dźwigania brzemienia grzechów świata, które Chrystus wziął na swoje barki w Ogrodzie Oliwnym. Objawienia fatimskie były dla chrześcijan niezwykle przejmującym przypomnieniem, że tak zwany problem rosyjski jest problemem chrześcijan, przypomnieniem, że wojna, obelgi i ataki nie wprowadzą Rosji do grona narodów kochających wolność. Można to zrobić tylko poprzez modlitwę, pokutę i zadośćuczynienie. W takiej wizji świata, żelazna kurtyna nie istnieje, ponieważ modlitwy nie przechodzą przez kurtynę z żelaza, lecz unoszą się ponad nią, podobnie jak radioaktywne cząsteczki uwolnione do atmosfery są unoszone ponad górami i kontynentami. Nawrócenie Rosji stanowi warunek światowego pokoju, ale nawrócenie Rosji jest uzależnione od naszego ponownego nawrócenia. Nie jest bynajmniej wykluczone, że nienawiść, z jaką Rosja obecnie odnosi się do chrześcijaństwa, może świadczyć o tym, iż jest mu bliższa niż człowiek Zachodu, o otwartym mu myśle, który całkowicie przestał się modlić. Żeby nienawidzić Chrystusa, Rosja musi o nim myśleć, natomiast człowiek obojętny nie myśli o nim wcale. Więcej w książce arcybiskupa Futona Shina Komunizm i sumienie Zachodu Wydawnictwo Esprit